Drodzy Państwo, spotykamy się już po raz siódmy na konkursie Power Concrete. Przed nami ciężki cały dzień badań, próbek, które Państwo nadesłaliście. Życzę, żeby mieli Państwo udziału, samego udziału, bo wiele satysfakcji i żeby przyniósł on dla Państwa dużo zadowolenia, a wyróżnieni będą odpowiednio nagrodzeni. Próbki są dostarczane na 72 godziny. Co było wcześniej, to my niestety nie wiemy. To już jest zabawa, że uczestnik konkursu ma zadbać o to, żeby uzyskać ten wynik. Trafić 69, prawda, megapaskali. Jak ktoś myśli, że to jest łatwe, to od razu zapewniam, że to jest bardzo trudne. Pierwszy zespół i pierwszy najlepszy wynik, tak? Jest trafione w tak zwaną dychę jest trafione. Aczkolwiek, jeśli by było 10 zespołów z średnią 69,0, to ten drugi czynnik będzie decydował, czyli rozwój. Na razie nic nie wiadomo, no jest 30 zespołów. Ale zaczęliśmy z przytupem. Każdy ruch w formowaniu ma znaczenie, każda sekunda w zagęszczaniu też. No, dochodzi czasem do tego, że trzeba ważyć każdą łopatkę, którą się wkłada do formy. Tak samo ilość sekund zagęszczania, wszystko. Delikatnie mu się partia cementu i zupełnie inne wyniki. Inaczej się nabierze kruszywo, trochę więcej pyłów w kruszywie grubym na przykład i też już mogą być zupełnie inne, nie? Średnia 69 i z drugiego zespołu 69,2, troszeczkę większym rozrzucie wyniku, czyli w celu. Państwo są przyzwyczajeni do robienia. Różnice są takie od zera w stosunku do 69 do póki co 4,5 megapaskala, no więc to jest zupełnie super na moim zdaniu. Wszystkim Państwu gratulujemy podjęcia naszego wyzwania. Bardzo często jest tak, że inwestor wręcz życzy sobie konkretne, nie tylko klasę wytrzymałości, ale wręcz małe odchyłki, prawda, tej wytrzymałości od oczekiwanej wielkości. A to jest mniej więcej dokładnie to, co trzeba zrobić w ramach tego konkursu, prawda? Co zaskakuje, niektórzy praktycznie uzyskali wyniki praktycznie takie, jakie zostały przyjęte, prawda, w konkursie, czyli 69 megapaskali. To oczywiście świadczy o z jednej strony ich wiedzy, umiejętności, a z drugiej strony też szczęścia mają dużo, prawda? W tym momencie branża jest, powiedzmy tak, pracuje na, powiedzmy, w takim trybie bardzo oszczędnym. Chodzi o to, żeby jednak przy możliwie jak najmniejszych kosztach wyprodukować jak najbardziej dostosowany beton o określonych właściwościach. A to wymaga, żeby ten beton był praktycznie tak wycelowany, jeśli chodzi o właściwości na styk. Produkcja betonu zbyt nieodpowiednio wysokich właściwościach, to jest tak naprawdę wyższy koszt, prawda? Czyli to z punktu ekonomicznego nawet to nie jest wskazane. W związku z czym na pewno tego typu podejście jest jakimś doświadczeniem, które pozwala później lepiej pracować jako, powiedzmy, technologię.